Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą Azymut Praca, skierowany do osób bezrobotnych. Azymut może służyć do orientacji w terenie i do orientowania pomiarów geodezyjnych, ale tym terminem określony jest też pewien program skierowany do osób bezrobotnych. Wszyscy, którzy chcą wrócić na rynek pracy, mogą skorzystać z wielu programów i ofert, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. Mogą też wziąć pod uwagę propozycję Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt Azymut Praca, skierowany do osób bezrobotnych z obszaru powiatów tczewskiego, starogardzkiego i wejherowskiego. Do jakiej liczby uczestników projekt jest skierowany, jak długo potrwa i jaka jest jego wartość? Projekt kierujemy do 110 osób, mieszkańców powiatu tczewskiego, starogardzkiego i wejherowskiego. Projekt potrwa od września bieżącego roku do końca sierpnia 2019 roku. Wartość projektu to ponad 1,5 miliona złotych. Jaki jest główny cel projektu i czego mogą oczekiwać jego uczestnicy? Uczestnicy mogą liczyć przede wszystkim na doradztwo zawodowe, ukierunkowanie swojej ścieżki zawodowej, wsparcie psychologiczne. Ponadto mogą liczyć na szkolenia, które będą kończyły się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, nabyciem kompetencji oraz do tego również stażami, które będą odbywane u lokalnych pracodawców. Będą to też płatne staże, więc uczestnicy będą mogli w ramach tych staży nabyć dodatkowe kwalifikacje. Staramy się dotrzeć bezpośrednio do tych uczestników. Też korzystamy z naszych kontaktów z podmiotami, z instytucjami publicznymi, takimi jak Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, takimi jak organizacje pozarządowe, dzięki czemu docierając do tych osób bezpośrednio, chcielibyśmy zaproponować im maksymalnie zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju, po to, żeby też odkryć ich mocne strony i też, żeby dopasować ich kompetencje i kwalifikacje do tych pracodawców, którzy mogą właśnie na te staże liczyć. A beneficjentami projektu mogą być? Mogą być osoby, które ukończyły 30 rok życia, są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie. Szczególnie zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne, kobiety z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o niskich kwalifikacjach, jednak jest to projekt skierowany do wszystkich odbiorców zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Tczewie. Zainteresowani tym programem bezrobotni nie muszą jechać do Gdańska. Wszelkie z nim związane formalności mogą załatwić tu w Tczewie, w Domu Przedsiębiorcy. Wszystko odbywa się lokalnie. Uczestnicy mogą zgłosić się bezpośrednio do lokalnego punktu, do Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, do pana Krystiana Jędrzejewskiego. Ponadto mogą również zgłosić się przez naszą stronę internetową gdańsk.pt/azymut. Tam też znajdą wszystkie informacje, regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie szczegółowe informacje na temat tego, co mogą w ramach projektu uzyskać.